Dzień dobry, moje drogie. Zaczynamy o takiej totalnie nietypowej porze vloga dzisiaj nagrywać, bo jest godzina już po 14 w sobotę. My szykujemy grilla, ale wyglądam. Mój makijaż już nie wygląda, to znaczy, no dobra, spoko wyglądam. Słoneczko. Oj, dzisiaj ta pogoda, powiem Wam szczerze, że jest no gorsza niż wczoraj, ale nie ma co narzekać. Co jakiś czas słońce wychodzi, jest dużo więcej chmur właśnie niż było wczoraj, dlatego że no, zapowiadają deszcz od przyszłego jakoś tygodnia, także szkoda, szkoda. O, jesteś, przekręciło mi się, tak sobie śmigam w tym wisiorku. No i tak, dzisiaj opublikowałam na kanale filmik z unboxingiem pudełka I Love Box. Właśnie przed chwileczką miałam klientkę na makijaż, na sesję do naszego tutaj fotografa na wsi, Marcin Nalepka. Przefantastyczne zdjęcia robi i w ogóle z ciekawostek muszę Wam powiedzieć, że wczoraj ja z Antosią byłyśmy właśnie na sesji zdjęciowej, bajecznej, bajkowej. Nie mogę się po prostu doczekać, aż będę miała zdjęcia, żeby zobaczyć efekty. Coś mnie tu smyra, włos. No, także tak to wygląda, zabieramy się za intensywne prace. Będę szykować za niedługo szaszłyki, ale zanim się zabiorę za szaszłyki, to słuchajcie, zabiorę się za taki bardzo szybki przepis na placka, takiego przekładanego, kruchego, z bitą śmietaną, wiśniami, z bezą, tak? Tylko muszę sobie to wszystko tam przygotować i myślę, że Wam coś tam pokażę, ale zobaczcie, co się stało. Przedwczoraj kupiłam sobie piękny bukiet tulipanów. I te tulipany bardzo szybko mi wodę wypiły. No i te tulipany mi wczoraj bardzo szybko wodę wypiły i rano jak wstałam, o godzinie 5 się przebudziłam, to wszystkie były po prostu oklapnięte, bo tak szybko tą wodę wypiły. I dzisiaj dolałam im świeżej, nalałam świeżej wody. Widzę, że część naprawdę stanęła i postawiła się, ale kurde, niektóre już tu są takie, nie wiem, czy one w ogóle jeszcze uda się te przynajmniej odratować. Kurde, no szkoda. Nie wiem, któraś z Was mi pytała, że pisała gdzieś tam pod jakimś ostatnim vlogiem, że tulipany ogólnie powinny mieć 3 cm wody, nie? Także ja wtedy nalałam te 3 cm, wypiły je ją po prostu raz, dwa i oklapły. A tu się wypala jeszcze nasza świeczuszka z tej kolekcji świątecznej o zapachu grzanego wina, cynamonu, goździków, wanilii, taka trochę korzenna, ale muszę Wam powiedzieć, że tak pięknie pachnie i naprawdę bardzo długo się już pali, o jej było tutaj tyle i ja tą świeczkę palę już chyba trzeci tydzień, jak nie lepiej i zobaczcie, tu się basen jeszcze tworzy, no, ostatnio ją źle chyba Lenka albo mąż zgasił, tu się troszeczkę tunelować zaczęła, ale poczekam, aż się całe ładnie tutaj wypali i naprawdę taka pojemność, naprawdę popatrzcie, jak na długo starcza, a jeszcze nawet jej połowy nie wypaliłam, także to i zostało nam jeszcze trochę świeczek. No, zostało nam jeszcze trochę świeczek, jeżeli chodzi o tą kolekcję taką wiosenną. Nie ma już majówki i na razie majówki nie będzie, bo nam się po prostu skończyły zapachy, olejki. Sprzedaliśmy majówki 6 sztuk, z tego jeszcze tam innych troszeczkę świeczek. No i majówka będzie robiona też pod zamówienie właśnie na te świeczki dla gości weselnych. Także na razie majówki nie będzie, ale to jest kultowy w ogóle zapach. Ale jak będzie, to będę dawała znaka tym dziewczynom, które kupiły majówkę, wypróbowały i stwierdziły, że im się zapach bardzo podoba. Dobra, ja uciekam jeszcze do kuchni i jeszcze Wam pokażę nową kolekcję, nową, wiosenną, wielkanocną kolekcję z Mixit. Przede wszystkim wzięłam coś na dobrą sprawę, tak, tu jestem ufajdana resztkami cieni i pomad i tak dalej po makijażu, jaki robiłam. Słony karmel, jeśli chodzi o smak, ale słuchajcie, jest to popcorn, popatrzcie, Mixit popcorn. Jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje. Dzisiaj się zapowiada seans filmowy, więc taki popcorn to myślę, że będzie fajna opcja dla smakoszy, dla dzieciaków, nawet na jakieś
imprezki urodzinowe i tak dalej. Mamy tutaj ogromną, całą tą tubę wypełnioną właśnie słonym, słodko-słonym popcornem. No i mamy tutaj dwie takie małe tuby. I pierwsza jest to wielkokonocna kasza. Kaszki, słuchajcie, uwielbiam z Mixit. Ta kasza na miłość jest rewelacyjna. Tutaj w tej mamy, zobaczcie, te małe zielone groszki, to jest właśnie z herbatą zieloną. Mamy oczywiście kaszkę kukurydzianą, mamy tutaj owocki liofilizowane, banan suszony, także taka na bogato, coś fajnego do przekąszenia. Tradycyjnie jajeczka. No ja te jajeczka po prostu uwielbiam. Bardzo fajnie one się, dziewczyny, sprawdzają jako na przykład jako dekoracje na stół wielkanocny. Mamy tutaj migdały w różnych smakach właśnie tych jajeczek. Ja już Wam je pokażę, jak one wyglądają. O, w ten oto sposób. Czekolada Ruby, słony karmel, matcha, mleczna czekolada, jagoda oraz kokos. Przepysznej jakości, naprawdę super jakości mleczna czekolada, ale ja już Wam o tym wielokrotnie mówiłam. No i nasze ulubione, czyli słony karmel. Kolejna ta tuba wielkanocna, to mamy taką wielkokonocną niespodziankę i słuchajcie, tutaj w tej tubie mamy mieszankę owoców liofilizowanych, suszonych bananów, orzeszki w czekoladzie oraz takie zwykłe orzeszki. Ja tego typu przekąski bardzo lubię sobie tak po prostu przegryzać, jak mam ochotę na coś słodkiego. Aczkolwiek myślę, że Antosia pierwsze co zrobi, to powybiera wszystkie te czekoladowe jajeczka z Lenką. Także mamy tutaj dwie takie fajne wielkanocne tuby. Linka oczywiście Wam zostawię do tej kolekcji na dole i tu Wam się też wyświetli teraz kod rabatowy, bo zabijcie mnie, nie pamiętam jaki to był kod, więc on tutaj teraz jest widoczny. Ale jeszcze oprócz tego wzięłam sobie precelki, słone precelki w mlecznej polewie czekoladowej, ten miks, czyli mamy gorzką czekoladę, mleczną czekoladę i te jasne to jest właśnie słony karmel. Antosia się już do tych tutaj precelków dojadła, bardzo fajna, smaczna przekąska i jeszcze tutaj dla nas wzięłam orzeszki, miód i chili, taką mieszankę. No i słuchajcie, sobie teraz wezmę i spróbuję te orzeszki, miód i chili. Muszę Wam powiedzieć, że oprócz tego, że mamy takie między innymi właśnie wielkanocne rzeczy typu musli, kaszki, orzechy i tak dalej, to w Mixit możecie jeszcze zamówić sobie, kupić taki zestaw typowo wielkanocny. On jest z miseczką i z łyżką w postaci takiego jakby jajeczka, takiej pisanki. Tak wyglądają orzeszki, mega się błyszczą, są takie karmelizowane chyba tym miodem. Jestem ciekawa, czy będą bardzo ostre, mam nadzieję, że nie. Mamy tutaj migdały i nerkowce, ale zarąbiste. Dziewczyny, przez to, że one są tak fajnie uprażone, to są mega chrupiące. Mamy tutaj mielonego chili, 0,6%, zarąbiste, super przekąska, słodko-słona powiedziałabym, także polecam sobie spróbować, sorry za to. Zarąbista przekąska, to sobie będę musiała jeszcze zamówić, o tak, to, no i słony karmel to u nas po prostu jest hitem w domu. Także zerknijcie sobie na dole, koniecznie sobie zamówcie, wpiszcie mój kod rabatowy, zawsze tam jakiś procent Wam się zniżki zrobi. I widziałam też, słuchajcie, w Mixit mamy bardzo fajne zestawy dla Państwa młodych. Świetny taki, powiedziałabym, niebanalny i nieoczywisty prezent dla młodych, także też go Wam na dole podlinkuję. Dobra, chowam to i zabieram się za placka.
dobry, z samiuszkiego rana. Jeszcze zimno i szron na trawie. Ja jadę wysłać właśnie świeczki dziewczynom z samiuszkiego rana, żeby jeszcze dzisiaj do Was wyruszyły, bo nie chciałabym, żeby one po prostu, słuchajcie, w paczkomacie leżały przez dobę mniej więcej. Także zaraz będzie pewnie tam kurier też z impostu i zabierał, będzie wszystko wymieniał, także już dzisiaj wyjeżdżają i zaczynam kolejnego vloga. Te wcześniejsze materiały, które tam widziałyście, to były nagrywane chyba bodajże jeszcze z soboty. W sobotę, w piątek byliśmy na tej sesji zdjęciowej z Lenką. Boże, z Tosią, z Antosią była ta sesja. Mam dopiero 2 zdjęcia i nie mogę się doczekać na kolejne, ale muszę Wam powiedzieć, że mega przygoda, mega fajnie, mega fajna zabawa. I dzisiaj plan jest taki, że w ogóle zapowiadają dużo ładniejszą pogodę, cieplej w sensie niż było wczoraj. Także matko, jakie turbulencje, słońce razi, ale jest pięknie. Boże, jak ja nie mogę patrzeć na tą drogę, kurde, jedzie się i turbulencje takie, że szok. Ale co chciałam powiedzieć, że dzisiaj muszę skoczyć sobie z Antosią do biblioteki. Później, a na obiadek dzisiaj schabowe serwuję, bo rozmroziłam mięso, bo trzeba je po prostu wykorzystać. Kurde. I nie wiem, co będziemy robić. Chcę Wam pokazać właśnie po pierwsze ten zestaw z Bompry, który sobie zamówiłam, bo wymieniłam te ostatnie spodnie i sweter, także pokażę Wam tą stylówkę. I słuchajcie, pokażę Wam nowe 3 sety z Oceans Apart, bo mi przyszły, także myślę, chociaż nie wiem, który mam dzisiaj, 28. No nie, dobra, to sety Wam pokażę później, bo jeszcze innym razem będę chciała nagrywać. Na 30 marca będzie vlog, to będą tam właśnie te sety. A tutaj, dobra, pokażę Wam tylko tą stylówkę z Bompry. I słuchajcie, zamówiłam sobie takie sneakersy, białe butki, coś marki Sprandi z CCC. Coś takiego, co mam te różowe, mega wygodne, ja już mam 2 rok chyba ponad. Kurde, nic się z nimi nie dzieje, naprawdę. Nic kompletnie. Ta guma nawet biała, która jest w tych butach, nie żółknie. Za 100 kupiłam. Były na promocji ze 150, także zamówiłam sobie i myślę, że dzisiaj albo najdalej jutro będą, bo już wysłane były. No, także dobra, jedziemy. Szkoda czasu. Nie chcę Wam też głowy zawracać zbędnymi pierdołami, wiecie, no nie mam nic za bardzo do gadania, a zawsze zazwyczaj korzystam właśnie z drogi, jak jadę, to coś nagrywam. Dobra, uciekam, na razie. Gdy skaczę na jednej nodze. Dobrze. Wiem, rozumiem, woła Kubuś. Brama padła gdzieś po drodze. Miałem dosyć obijania siebie, rzeczy, więc bryknąłem za wysoko, podskoczyłem i utknąłem. Kubuś wpadł na świetny pomysł. Zaczął ciągnąć bramę w trawie. A czemu sobie nogę porysowała? No dobrze, no to popatrz tutaj. No to jak... Którego ptaszka brakuje na ostatnim rysunku? Mama, ale wiecie, jak to lubię robić? No. No to tutaj mamy, popatrz, takiego ptaszka. A którego ptaszka stąd brakuje? Z tych 3, którego nie ma? No, to trzeba go zakreślić ładnie. No, tak, tego. No ładnie umiesz przecież. No. A może tędy pojedziemy? Dobra dziewczyny, ja tutaj tak na szybko przyszłam Wam jeszcze pokazać tą stylówkę z Bompry. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna, wiosenno-letnia stylówka. Myślę, że często będę w tej sukieneczce śmigać. Katankę muszę, słuchajcie, wyprać, bo ogólnie rozmiar jest naprawdę dobry, fajnie leży, fajnie wygląda. Wydaje mi się tylko, że jest ciutkę ciemniejsza niż była podana na stronie. Ale nie jest to źle, aczkolwiek wolałabym chyba jaśniejszą, jeszcze jaśniejszą, ale jak sobie ją zostawię, to słuchajcie, muszę ją wyprać, bo jest niesamowicie sztywna i już Wam się pokazuje. Tak jak mówiłam, wymieniłam te spodnie i sweter na całkowitą stylówkę. Jeszcze tam oczywiście musiałam dopłacić do tego,
i tak się prezentuje, o może tak z daleka, stylówka. Mamy tutaj bardzo fajną, myślę, może najpierw tą katankę pokażę. Tak wygląda katanka, ja sobie już rękawy podwinęłam. Fajny jeans, taki dosyć przyjemny, bo on jest trochę z elastanem, trochę elastyczny. Na guziczkach mamy kryształki. Niekoniecznie mi się te kryształki podobają, ale jakoś nie są takie, wiecie, przesadzone. No mówię, jest bardzo sztywna, więc myślę, że jak ją wypiorę jeden, drugi raz, to zrobi się dużo przyjemniejsza. Rękawki ja sobie oczywiście podwinęłam. Mój rozmiar to jest 38. Fajna, myślę, że taka letnia katanka do zarzucenia, czy do sukienki, czy do spodni, myślę, że jak najbardziej się nadaje. Pod spodem, słuchajcie, mam sukienkę bawełnianą. Przeglądałam właśnie na stronie Bonprix sukienki i chciałam coś takiego fajnego, letniego sobie wybrać i zależało mi na tym, żeby materiał był, wiecie, w miarę naturalny. I tutaj mamy bawełnę, bardzo ładny kolorek, naprawdę letni. Wzięłam sobie rozmiar 38 i myślę, że rozmiar mniejszy byłby lepszy, jeśli chodzi o górę, natomiast za bardzo byłby tutaj w brzuchu opięty. A teraz wygląda to w ten sposób. I butki, jakie sobie wzięłam do tego, to są takie białe sneakersy. No i tutaj mamy problem, bo to jest rozmiar 39. Wkładka na stronie była podana 25,1, ale one są za duże, o rozmiar za duże. I będę je po prostu, te akurat buciki, zwracać, ale katankę i sukienkę sobie zostawię. Bardzo, popatrzcie, lekkie, takie leciutkie, z takim jakby złotym detalem. Tutaj mamy ten materiał taki przewiewny dosyć, na lato idealny. No i tutaj w tym, no tutaj są troszkę tak za szczupłe, Boże, za szerokie. Ja mam dosyć szczupłą stopę i wydają mi się one takie, są o rozmiar za duże, bo mam tutaj palec, słuchajcie. Ale tak wygląda ta stylóweczka. Już Wam ściągnę tą katankę, żeby Wam pokazać całą sukienkę. No dobra, słuchajcie, sukieneczka prezentuje się w ten oto sposób. Ona ma tutaj taki jakby dekolt karo. I no wiecie co, wydaje mi się, że na większym biuście ta sukienka by się lepiej układała, bo mam tutaj naprawdę dosyć spory zapas. Ale tak jak mówię, a tutaj znowuż mi, wiecie, opina na tym moim brzuchu. Teraz nie mam w ogóle bielizny takiej bardziej, wiecie, modelującej, ale jest luźna, co mi się bardzo podoba i na pewno jej nie będę zwracać, bo możemy ją, tą sukienkę, słuchajcie, nosić o, w ten oto sposób, śmiało, jako taki o dekolt. I może być coś takiego, bo tutaj to wykończenie to jest gumka, słuchajcie. Bardzo fajny materiał, bawełna, nic nie prześwituje. Myślę, że ta sukieneczka naprawdę na sezon wiosna-lato będzie u mnie często gościła. Ja takie właśnie, ale takie trochę podomki bardzo lubię. Oczywiście linki Wam do sukienki, do katanki i do butków zostawię na dole. No, za duże są, wydają, popatrzcie, w ogóle widać, że są takie dosyć szerokie. Myślę, że na szerszą stopę one by były ok, ale ja mam dosyć szczupłą stopę, no i mi się one po prostu nie widzą. Także wszystkie rzeczy Wam podlinkuję na dole, to sobie możecie zerknąć. Sukienkę naprawdę polecam, polecam. Byłyśmy w bibliotece, idziemy teraz do sklepu kupić wycieraczkę, ale pogoda jest po prostu przepiękna. Tosia? Moje jabłko, kochana. No, muszę Wam powiedzieć, że w końcu mamy piękną, no ta i dobra, co ostatnio myślałam, że będzie najcieplejszy dzień, ale to dzisiaj jest chyba taki ciepły dzień, ale to chyba tylko tak jeszcze na chwilę, bo zapowiadają deszcze, także trzeba korzystać na maksa. No dobra, ja już jestem w domu, kurczę, jeszcze mam czarną skórę, bo farbowałam sobie te włosy, ale myślę, że jak dzisiaj sobie jeszcze raz umyję głowę, to mi już to całkiem zejdzie. Pożyczyłam sobie 3 książki z biblioteki, zaraz Wam pokażę jakie. Pierwszą książkę, jaką sobie pożyczyłam, to jest Nowak Sekielski, Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba. Ja bardzo lubię czytać książki, słuchajcie, takie, no powiedziałabym, na faktach.
czyli jakieś biografie, jakieś historie, także coś tutaj mam takiego. Później z lżejszych jeszcze myślę książek jest to Zabawa wchowanego, z działu nowości, no nie wiem, zobaczymy. No tutaj, jak możecie sobie zastopować i zobaczyć, to będzie dosyć ciężka książka, jeżeli chodzi o rodzica, bo zaginęła 3-letnia córka. Ale no to nie jest na faktach, nie? No. I trzecią książkę, dosyć ciężką, bardzo lubię te tematy książek, tą tematykę. Ogólnie muszę Wam powiedzieć już, że już tutaj samo to streszczenie, fragment z książki brzmi bardzo mocno i hardkorowo i to jest typ książki, które muszę dozować. Nie będę, nie przeczytam tego po prostu naraz, bo to jest zdecydowanie za ciężki temat, także mam takie trzy książeczki. Teraz sobie siedzę tutaj na o tak, kartony do wysyłek, muszę to krzesło kurde wyczyścić, także sobie siedzę, no usiadłam sobie jeszcze tak chwileczkę po obiedzie, posprzątałam, bo jeszcze później będę zabierała się, słuchajcie, za robienie takich jakby pasztecików z ciastem właśnie francuskim, tylko z kapustą i pieczarkami i z cebulką, takie kapuśniaczki powiedziałabym, bardziej niż paszteciki, ale to sobie zrobię po południu, bo korzystam jeszcze z tego słoneczka, bo już jutro zapowiadają, no niestety, brzydką pogodę. I słuchajcie, chciałam jeszcze się Was właśnie zapytać. Mam do Was tutaj taką wielką, ogromną prośbę do dziewczyn, które mnie oglądają i które byłyby na tyle miłe i się wypowiedziały w temacie. A mianowicie, słuchajcie, chodzi mi o to, że szykuje się coś bardzo, bardzo fajnego. Jestem w trakcie rozmów, prowadzenia rozmów właśnie z pudełkiem, po prostu z pudełkiem, z firmą I Love Box. Zaproponowano mi właśnie stworzenie takiego pudełka dedykowanego właśnie przy współpracy z I Love Box i chciałabym się Was tutaj zapytać, na pewno tam w tym pudełku znajdą się, będę chciała umieścić produkty, które mi się naprawdę sprawdzają, które niejednokrotnie u mnie się przewijają, które produkty na pewno nieraz widzieliście i gdzieś tam nawet z mojego polecenia kupiliście. A do Was mam takie pytanie, w zasadzie to pierwsze pytanie to jest takie, ile w stanie bylibyście wydać na takie pudełko, biorąc pod uwagę oczywiście, że wartość pudełka będzie na pewno dużo, dużo wyższa niż ono będzie po prostu kosztować. To jest takie jedno najbardziej kluczowe właśnie pytanie, ile w stanie byłybyście wydać na takie właśnie personalizowane pudełko. Drugie pytanie to jest takie, co najchętniej Wy jako klientki po prostu co najchętniej byście chciały znaleźć w takim pudełku? Jak na przykład kupujecie różne boksy, to na co liczycie? Co Wam największą frajdę w tego typu pudełkach sprawia? No kolejne takie jeszcze mam pytanie, czy w ogóle kupujecie tego typu pudełka? Wiem, że wiele z Was kupuje takie pudełka. Ja swego czasu, zanim jeszcze zaczęłam współpracę właśnie i z I Love Box i z Pure Beauty, to był czas, że kupowałam, ale to głównie tak bardziej jednorazowo te jakieś takie boksy i tak dalej. Także jakbyście mi odpowiedziały na takie pytanie, właśnie te pytania, które Wam zadałam, to pozwoli nam po prostu stworzyć takie pudełko, żeby naprawdę dużo osób było z niego zadowolonych. I w ogóle co myślicie o właśnie, co myślicie o kolorówce w tego typu pudełkach? Bo wiecie, że takie pudełka to ogólnie to jest takie, nie wiadomo co tam będzie, co przyjdzie. Kolorówka to jest bardzo ciężki temat. Tak weźmy na przykład to pudełko z Pure Beauty, które ja ostatnio dostałam i ta pomadka mi się totalnie nie sprawdza. Ja osobiście uważam, że w tego typu pudełkach, jeżeli mamy kolorówkę, to powinny być takie naprawdę mega naturalne, neutralne produkty, typu jakieś, no nie wiem, nudziaki, puder, jeśli już puder, no to puder jakiś transparentny, także byłabym wdzięczna, jakbyście mi po prostu w komentarzach zostawiły kilka słów od siebie na ten temat, a my będziemy starały się właśnie z Natalią ogarnąć to tak, żeby stworzyć naprawdę świetne i fantastyczne jakości pudełko. Na samą myśl, co tam będzie i co tam może być, to po prostu mi się Micha cieszy i myślę, że no będą klienci zadowoleni. Także
liczę na Was. Mam nadzieję, że coś tutaj podpowiecie w komentarzach. A tymczasem kończę. Montuję sobie tego vloga jeszcze dzisiaj. I jeszcze się teraz zabiorę za czytanie książki. Aczkolwiek póki mamy słońce, to chyba wezmę miskę z wodą i wyszoruję to krzesło. Póki jest takie piękne słoneczko. Jeszcze w ogóle i tak mnie czeka zebranie prania. No, także jeszcze jest co robić, a niestety jutro już się ma pogoda schrzanić. No. No dobra, ja będę kończyła tego vloga, bo nawet nie jestem w stanie tutaj teraz ponagrywać, bo mocne, ciężkie roboty się na podwórku dzieją, zresztą słyszycie. Dzisiaj strzeliłam sobie w ogóle kreskę i muszę Wam powiedzieć, że dawno nie miałam kreski na oczach i totalnie zapomniałam, jak mi jest dobrze w kresce, jak się dobrze w kresce czuję. No, dobra, także ja uciekam, trzymajcie się cieplutko. Zmontuję dzisiaj tego vloga i jeszcze dzisiaj myślę, że go wrzucę na kanał pod wieczór, a teraz dobra, zabieram się za czyszczenie tego krzesła, bo będzie to tak stało tutaj dobrych jeszcze kilka dni. Buziaczki, trzymajcie się.